Witam w kolejnej części filmu. W tej części pokażę Wam, jak wygląda sprawa z przeglądarkową wersją Roboxa w przeglądarce, co można tam sobie z plikami robić. Dropbox oferuje też usługę Paper, czyli to jest coś w rodzaju notatnika. Ja tam nie będę się tego na temat bardzo wypowiadał, gdyż go po prostu nie wykorzystuję, nie używam. Więc do rzeczy, żeby sobie przejść do strony, do przeglądarkowej wersji Dropboxa, to po prostu możesz albo z poziomu programu do Dropboxa sobie kliknąć tę ikonkę Dropboxa koło zegarka i sobie przekliknąć na ten globusik do góry, albo po prostu w pasek adresu wpisać dropbox.com/login. I sobie też zalogować. Ja skorzystam z tego drugiego sposobu, byopix.com. O, ja jestem zalogowany, jeszcze nie wylogowałem, dlatego mnie automatycznie utworzył się bez podawania hasła, bo się ostatnio nie wylogowałem. A to mi się pojawi po prostu no po prostu okienko do wpisania hasła i loginu do Dropboxa. Do konta Dropboxa to wpisujesz login, najpierw e-maila, a potem hasło, nie? I klikasz zaloguj się i pojawi ci się coś z tym z tyłu, taka strona. I to co tu mamy? Po pierwsze, po lewej stronie mamy ikonkę Dropboxa, taki logo Dropboxa, jak na nie klikniemy, to do strony głównej naszej. I na tej stronie głównej mamy ostatnio wgrane pliki oznaczone gwiazdką, czyli dodane do ulubionych. Jak mamy jakieś dodane do ulubionych, bo też tak można, ale zresztą jak w poprzednich chmurach. Ostatnie, czyli ostatnio wgrane pliki na Dropboxa w ciągu ostatnich tam dni. Nie, tu mamy wylistowane pliki. Po prawej stronie mamy wyszukiwarkę. Zresztą to w każdej zakładce jest speaker, paper i showcase. Ja się wypowiem tylko na temat strony głównej i pliki, bo na temat paper i showcase nie jestem w stanie wypowiedzieć, bo nie wykorzystuję, więc dobrze. Po prawej stronie mamy możliwość utworzenia, wysłania pliku z komputera, utworzenia nowego folderu na Dropboxie, to klikamy i tworzymy folder. Chcę utworzyć i udostępnić ten folder. Razem z ale utworzymy i udostępnimy wtedy komuś linka, albo tylko udostępnić istniejący, nie komuś. Nie? Wybramy, klikamy dalej, wpisujemy nazwę i mamy folder. Dalej mamy utworzyć dokument, to jest właśnie chodzi o to paper. To właśnie to otworzenie tego dokumentu, tu jest właśnie to paper. Jak sobie to klikniemy, mogę Wam ewentualnie tak szybko pokazać, jak to wygląda. Nie. O, i tak właśnie wygląda to paper, nie? Mamy utworzony nowy dokument i tu możemy sobie nazwać plik, po prostu jakoś, test, na przykład. I sobie tu możemy wpisać tekst, by coś zanotować. Możemy sobie pisać, możemy sobie dodać medium, jakieś media, jakieś filmiki albo zdjęcia z jakichś usług. Instagrama mamy na przykład, Facebooka możemy tutaj dodać. Możemy załączyć plik do Dropboxa jakiś. Możemy załączyć sobie zdjęcie z komputera, utworzyć sobie tabelkę. Ja to nie wiem jak do końca działa, więc nie będę klikał, tylko pokazuję Wam co tu jest. Możemy utworzyć sobie zadanie, czyli tak zwaną listę do zrobienia możemy zrobić, stworzyć. Możemy rozpocząć listę punktowaną. To po prostu takie wypunktowane, nie? I listę taką jak w Wordzie. I możemy numerowaną listę zrobić.
1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Możemy dodać podział z tą sekcji, czy po prostu sobie coś napiszemy. Możemy po prostu zrobić taki podział, czy taką poziomą kreskę i pod tą poziomą kreską coś innego napisać. Tak, żeby oddzielić sobie, nie, notatki na przykład. I jeszcze mamy funkcję załączania kodu. Czyli jak programujesz, na przykład w C++ albo w Javie, to jak chcesz się podzielić tym kodem swoim, to możesz to kliknąć, to się pojawi to takie specjalne pole tekstowe i ten kod będzie odpowiednio kolorowany. Na czerwono, na niebiesko, w zależności czy to są klasy, czy to jakieś te biblioteki, nie? Zainkludowane. Także sobie to możesz. Jak wiesz o co chodzi z programowaniem, to będziesz wiedział, co to jest. Dobrze. Z tym dokumentem możemy jeszcze go zaprosić kogoś do edycji. Tu mamy jeszcze do góry menu ceny z tym dokumentem gdzieś indziej. Możemy prezentować, proszę, zaprezentować. Możemy na pełnym ekranie, jak go skończymy. Tu mamy opcję jeszcze oznaczyć gwiazdką, że dodać do ulubionych. Obserwowany jest, czyli jak sobie to włączymy i udostępnimy komuś ten dokument, to będziemy dostawać informację, że ktoś coś nam robi. Edytuje nam dokument, nie? Jak sobie wyłączy obserwowanie, to nie będziemy dostawać informacji. Dodaj do folderu i jakiegoś archiwizuj, czy jak sobie zarchiwizujemy, to już nie, czy tu zapiszemy, to już nie będziemy mogli go edytować jako dokumentu. Będziemy musieli kliknąć potem przywróć. Taka opcja będzie, nie? Gdzieś tam. Tu będzie usuń. Można usunąć ten dokument. Historia dokumentu, tej wersji, można mieć kilka. Pewnie liczba słów, to jest fajna rzecz, jak ktoś pisze e-maila na angielski, na zadanie domowe, jest 130, od 80 do 130 słów, nie? Jak wiadomo. Także sobie można to też sprawdzić, ile mamy słów. Aby nie zrobić farta i nie zrobić 300 słów maila, nie? Na angielski czy tam na polski. Dalej mamy link w szablon, to nie wiem co to jest, tylko pokazuję wam co tu mamy, więc nie wypowiadam się za bardzo. Tu dalej mamy prezentuj na pełnym ekranie. Pewnie dobrze można nawet i można pobrać na komputer. Ciekawe w jakim formacie. O, w formacie Worda. To fajnie. Można sobie dobrać te dokumenty i zapisać sobie w formacie Worda. I w formacie Markdown. To jest taki program, taki format dla programistów. Czyli jak sobie tu zapisujesz kod, i żeby on był poprawnie wyświetlany, to sobie zapisz w formacie Markdown. Jak programujesz, to wiesz, to, co to jest za format. Więc dobrze, ja nie będę wam zapaczał głowy. Wychodzimy z tej usługi. Jeszcze mamy tu wyszukiwarkę. Tu mamy zadania, jakie nam ktoś zlecił. Pewnie ja nie wiem, co to jest, więc ja się nie wypowiem, tylko pokazuję, co tu mamy. Mamy powiadomienia na temat tutaj, gdy ktoś udostępni ci jakieś pozycje, oznaczy właśnie wspomnieniem, małpą, i właśnie do komentarza dostaniemy powiadomienie. I mamy jeszcze plusik, to jest utwórz nowy dokument. Także ja sobie to cofnę. I jak będziemy sobie cofniemy, to możemy też zarządzać tymi dokumentami, jak plikami. Ale ja sobie wyjdę całkiem z tej usługi, bo też kupimy teraz na plikach, bo jak mówię, na usłudze Paper nie korzystam, a z Showcase'a w ogóle nie korzystam, bo to jest usługa płatna, ja w ogóle nie wiem do czego to jest, nie wypowiem. Jedziemy do plików, wracamy do normalnych plików. Otwieramy zakładkę pliki, bo stronę główną już omówiłem. Jeżeli będziemy chcieć wrócić do strony głównej, to trzeba kliknąć na logo Dropboxa i wejdziemy sobie do strony głównej. O,
mamy tutaj już ostatnią cenę i tak dalej, więc mówiłem, co to mamy. Więc otwieramy teraz zakładkę pliki. I mamy ostatnie tutaj wszystkie nasze pliki, które sobie wybraliśmy, albo foldery. Ja tutaj mam trzy foldery. Jeden mam oznaczony do ulubionych, ja sobie to wyłączę. A nie wiem, a jest to znaczy. Dobrze. I tak, i po prawej stronie nie mamy możliwość przesłania pliku otworzenia folderu. Folderu udostępnionego, czyli po prostu można komuś utworzyć folder i udostępnić komuś linka do niego, na Facebooku na przykład. Możemy utworzyć normalny folder, zwykły, i wpisać po prostu nazwę jakąś. I zauważcie, zaraz sobie utworzyłem teraz folder w przeglądarce, nie, to on teraz się pojawił tutaj nam na dysku komputerze. Jest test, jak widzicie. Więc to tak działa jak dysk Google, OneDrive i Mega, tak samo. Więc bardzo fajnie. I tak, co my jeszcze możemy tu zrobić, oznaczyć sobie. Pokaż usunięte pliki. To przez to, jak sobie to klikniemy, to przejdziemy sobie do kosza. To jest też tutaj, po lewej stronie usunięte pliki. I sobie w ciągu 2 tygodni chyba, albo miesiąca, możemy przywrócić te pliki, które usunęliśmy. Przynieśliśmy do kosza. Po tym czasie niestety te pliki są automatycznie usuwane. Mamy powiadomienia, tak samo wyszukiwarkę i po prawej stronie mamy też ustawienia naszego konta, ale to później. No i jeszcze do góry tu jest link do strony, gdzie można wykupić jeszcze więcej miejsc. Jest jeszcze te zyska i możliwości do Boxa Business. No to jest właśnie ta płatna nasza. Jedna z starych płatnych, bo jest ich kilku. Więc, no, teraz tak. Co my możemy z danym folderem zrobić? Zaznaczę sobie. Tu nie idzie kliknąć prawym klawiszem myszki, jak widzicie, tu się otwiera menu przeglądarki, a nie pliku, a nie folderu. Więc żeby sobie edytować jakiś plik, zarządzać nim, to możesz albo sobie tutaj kliknąć menu, nie, tam gdzie pokazuje, to masz jeszcze opcję wszystkiego udostępnienia, albo sobie możesz zaznaczyć po prostu tutaj ptaszkiem. I masz możliwości po prawej stronie. Udostępnienia. Udostępnić komuś możesz, jeszcze możesz sobie otworzyć łącze do tego pliku. Wybrać, czy mamy sobie możliwość edytowania, czy nie. Jeszcze zaawansowane po ustawienia jakieś. To może zarządzać folderem i pokazać, czy może być pokazywany. To wyświetla plik, nie? To warto sobie łączyć, bo wtedy wiemy, kto nam grzebie w pliku. Sobie to wyłączymy. Ten folder możesz otworzyć, jak sobie po prostu 2 razy klikniesz, sobie też otworzysz normalnie. Znaczę sobie z powrotem, bo te opcje się pojawiają dopiero wtedy, jak zaznaczysz sobie plik. O, musisz trafić w tą kratkę tutaj, o. Po prawej klawisz nie działa. Pojawia się na niej kontaktowe przeglądarki internetowej. Także, dobra. Jeszcze tu jest okno takie, jak to zaznaczysz, to tutaj jest takie oko. To jest właśnie ikonka do otwarcia pliku albo folderu. Mamy jeszcze po prawej stronie opcję oznaczyć gwiazdką do ulubionych. Zmienić nazwę folderu, przenieść gdzieś indziej, skopiować go możesz i usunąć. Nie? To wszystko, co można zrobić folderem. Teraz go otworzymy, dokumenty jakieś tutaj mamy, 2 razy klikamy. I tak mamy. Tu mamy jakiś dokument Worda i co możemy z tym dokumentem zrobić? Zaraz, po kolei. Po prawej stronie, jak sobie otworzymy jakiś folder, to możemy przesłać pliki, nowy folder utworzyć wewnątrz folderu, który otworzyliśmy pod katalog i pokazać, że usunięte pliki, nie z tego katalogu.
I teraz tak, co z tym plikiem doc, czyli dokumentem Worda, możemy zrobić? Możemy go podglądnąć, otworzyć. On się otwiera, pobiera nas na komputer, możemy otworzyć w Wordzie. Normalnie. Dodać komentarz do pliku. Oznaczyć gwiazdką do ulubionych, dodać. Historia wersji pliku. Czyli jak mamy kilka kopii pliku, to może jak pracujemy i piszemy wypracowanie, to możemy sobie jedną wersję zrobić, drugą wersję zrobić i wtedy zdecydować, która jest lepsza. Zmienić nazwę pliku, przenieść gdzieś indziej, skopiować go i usunąć. Udostępnić też go możemy, nie? Komuś linka wysłać. I wysłać go na przykład na Messengerze. I tu jeszcze oko jest takie, to możemy go sobie ten plik podejrzeć w przeglądarce. Jak widzicie, teraz się otwiera dokument w przeglądarce i możemy go przejrzeć. Nie, i tu mamy też udostępnianie, otwieranie. W Wordzie to komputerze jest coś w procesie plików. To same opcje, co mamy historia wersji, popełnienie komputer, wyłączenie komentarzy, pokazanie zamknięte tych komentarzy ukrytych i możemy wyłączyć też powiadomienie na temat tego pliku. To mówię aktywność, też jak komuś udostępnimy plik, to ten plik to możemy zobaczyć sobie, co robią u naszych znajomi z tym plikiem. Na dole sobie możemy powiem zmieniać strony, powiększyć, pomniejszyć. Strona w górę, strona w dół. Pełny ekran. Wydrukować i skomentować konkretne kwestie. Na przykład w danym miejscu możemy napisać komentarz. Na przykład tutaj możemy o narysować pole tekstowe i po prostu napisać coś. Więc to wszystko chyba. Teraz zobaczymy. Tak, to wszystko. Więc jedziemy dalej. Wstecz. Wstecz. Dalej mamy foldery zapisy jakąś łożyką. Tu mamy dokładnie te same foldery funkcje, więc nie będę ich omawiał ponownie. Sobie zaznaczyłem. Nie wiem, nie to chciałem. Zaznaczamy plik i co możemy? To samo możemy zrobić z dokumentem. Otworzyć normalnie w komputerze, pobrać na dyski, otworzyć to oraz komentarz, oznaczyć gwiazdką, zobaczyć historię wersji, zmienić nazwę, przenieść, skopiować i usunąć. Udostępnić komuś. Nie? I podglądać też możemy plik, mój MP3. Jeżeli chodzi o dokumenty, to są też obsługiwane prezentacje i arkusze Excela. Też są obsługiwane. Nie ma co prawda prezentacji, ani arkusza od Excelowego, dobre do pokazania, ale działa, bo sprawdzałem. Możemy podejrzeć też muzykę sobie, zobaczyć co to jest za plik MP3. Otwiera nam się taki player i możemy sobie kliknąć play i zobaczyć. Jak widzicie, muzyka grała. Ja tego nie słyszę, ale wy będziecie to słyszeć. Więc muzyka działa. Więc to wszystko. Tu mamy dokładnie te same opcje, sobie możecie zobaczyć. Przeniesienie, kopiowanie, usunięcie i tak dalej. Więc nie będę tego omawiał ponownie. Wspomnę jeszcze tylko, żeby nie zapomnieć, że pliki, ogólnie pliki i katalogi można restartować sobie według nazwy, rosnąco albo mającą, daty modyfikacji, członkowie, czyli po prostu osoby, które mają dostęp do tych plików. Jak komuś udostępnimy, to możemy najpierw albo zrobić tak, żeby najpierw były wyświetlane albo nasze pliki, tyle na początku, a dopiero te
taką udostępniliśmy, albo na odwrót, według nazwy, na przykład rosnącą mającą, do tym modyfikacji rosnącą mającą, według typu możemy pokazać rozszerzenia pliku i wielkości, rozmiaru, tą kurtkę tylko ja, albo ktoś inny rosnącą mającą. I jeszcze możemy zmienić widok plików. Teraz jest lista. Możemy włączyć sobie siatkę, to będzie takie kafelki będą. I jeszcze możemy zmienić, nie, tylko siatka i tylko lista. Ja preferuję na listę. Listę preferuję. Dobrze, no i co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze sobie pokażę wam, że można przeglądać sobie zdjęcia. Też. Mam tu jakieś tapety na telefon przykładowy, żeby po prostu klikniemy, zaznaczamy plik i sobie też mamy te same funkcje, więc to poprzednio być nie będę ich mówił ponownie. Przenoszenie, kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy, dodanie do gwiazdki do plików do ulubionych, pobranie na komputer, dodanie komentarza i to wszystko. Jeszcze raz jeszcze. Także zdjęcia też sobie możemy przeglądać. Dwa razy klikamy. I możemy sobie klawiaturą przeglądać. Przełkamy lewo, prawo. OK. Komentarz można dopisać do pliku, zobaczyć aktywność. Zobaczyć tutaj, możemy jeszcze ukryć, możemy aktywność udostępnić ten plik, otworzyć za pomocą programu na komputerze. No i pobrać go, historia wersji, wyłączyć komentarze, pobrać ukryte komentarze, pokazać, wyłączyć powiadomienia i dodać do usługi Peter. Może zdjęcie to możemy dodać i wyświetlić powiadomienie na temat tego pliku. Tu możemy przewijać sobie zdjęcia lewo, prawo. Możemy zobaczyć, pomniejszyć, powiększyć, pełny ekran zrobić, po prostu tak przewijać, po prostu dalej możemy wydrukować i komentarz napisać do pliku. No to wszystko, jeżeli chodzi o odnośnie, a to jest odnośnie z moje zakładki, moje pliki i moje pliki. Dalej idziemy do udostępnione. Tu są zapisane nasze pliki, które ktoś nam udostępnił. Tu mamy podzielone na foldery, pliki i łącza. Czyli linki do plików, nie? Po prostu. Możemy też komuś też udostępnić. My, nie? Utworzyć folder udostępniony, czy ten folder będzie widoczny dla naszych znajomych. Możemy komuś plik też udostępnić i łącze utworzyć. Także to wszystko. Dalej mamy prośby o pliki. Czyli tu nam się będą przyładowało. Tu mamy, będą pokazywane, jak mamy znajomych naszych w Dropboxie, to będziemy dostawać prośby o pliki, tu będą wyświetlane powiadomienia o pliki nasze, jak ktoś będzie nam prosił o jakiś plik, to możemy przeczytać sobie i utworzyć prośbę, to na przykład, żeby kuzynka albo brat nam coś udostępnił. Jeżeli możemy też poczytać tutaj na dole, jak nie ma żadnego udostępnienia, prośby żadnej. Nie? No i dalej mamy usunięte pliki, czy po prostu też kosz. Ja tutaj coś mam w koszu. Możemy ten plik sobie zaznaczyć. Po prawej stronie mamy sortowanie od daty, czyli możemy posortować datę, wybrać od daty do daty, usunięte przez kogoś, przeze mnie albo przez naszego znajomego. Wszystkie urządzenia, czyli to według mnie, na jakich urządzeniach było to wgrane,
usunięte nie w jakim folderze. Możemy sobie to postartować, wybrać i teraz się tu filtry, tu dezerujemy wszystkie nasze filtrowania. Ja tu mam folder, ja sobie go pozwolę wykasować całkowicie, sobie klikamy na niego i możemy go przywrócić. Ja po prostu trwale to całkowicie usunąć. Ja sobie na to pozwolę, bo to jest po prostu to całkiem dobrze. Okej. Dobrze, no to mamy wszystko omówione. Teraz jeszcze wspomnę i zobaczę, jeszcze nagrywam. Nie to. Tylko tu. 25 minut. To wspomnę jeszcze tylko o ustawieniach konta, jakie tu możemy zrobić. Tylko jeszcze uruchomię to. Dobrze. Klikamy na nasz awatar. Jeszcze możemy sobie kliknąć i tu mamy takie menu. Tu możemy nasze konto zobaczyć. Zmienić zdjęcie, nasz awatar. I od tego miejsca mamy 20 MB. 2 GB ja mam teraz. Możemy wykupić więcej miejsca. Albo się postarać i zaprosić kilku znajomych i uzyskać dodatkowe darmowe miejsce. Ustawienia. Przejrzymy sobie je za chwilę. Zainstaluj to nas. Przekieruję do strony, gdzie będziemy mogli pobrać sobie program na komputer albo na telefon, aplikację na Androida albo na iOS-a, na iPhone'a i się możemy wylogować z tego miejsca. Przejdziemy jeszcze do ustawień, przelecimy i mamy ogólne. Tu mamy nasze podstawowe informacje na temat konta, hasło możemy zmienić, nazwę użytkownika, e-maila. Proszę ręcznie. Język możemy ustawić na inny. Format daty. Możemy zmienić rok, rok, miesiąc, dzień. Albo dzień, miesiąc, rok. Miesiąc, dzień, rok. Automatyczna strefa czasowa możemy włączyć. Wczesne wersje beta. Jak chcemy korzystać z wersji beta, to proszę bardzo, ja nie polecam, bo może coś działać niepoprawnie. Informacje o wyświetlanych wszystkich. Informacje o wyświetlających wszystkie należące do nas pliki. To możemy sobie włączyć, to wtedy dostaniemy informacje. Jak nasi znajomi będą wyświetlali nasze pliki, to będziemy o tym wiedzieli. Usunąć konto możemy całkowicie Dropboxem, nie chcemy już z niego korzystać. No i mamy zakładkę taryfa. Czyli możemy wykupić miejsce. Basic to właśnie są 2 GB. Uzyskać więcej miejsca. Możemy zaprosić znajomego i uzyskać 500 MB na jedną osobę. I premię to mamy wprowadzenie, jakie sobie zapoznać możemy się. Nie? Z przewodnikiem dzięki temu też uzyskamy 250 MB. Zawsze coś. I możemy sobie jeszcze wykupić więcej miejsca za prawdziwe pieniądze. Na tej zakładce. Dalej mamy bezpieczeństwo. I tu sobie możemy kontrola bezpieczeństwa. Sprawdzić, czy mamy wszystko zabezpieczone, czy nie ma jakichś luk. Bezpieczeństwo. Dalej możemy hasło zmienić. Weryfikację dwuetapową włączyć. Czyli to polega na tym z takim, że jak to mamy uruchomione, to poza hasłem i loginem Dropbox będzie prosił nas jeszcze o numer telefonu, żeby nam przesłał SMS-a z kodem. Nie? To jak masz tam jakieś bardzo prywatne pliki firmowe, to warto sobie to włączyć, żeby zabezpieczyć sobie konto. I mamy przy przeglądarki internetowej urządzenia, na które się logowaliśmy. Na Dropboxie. Możemy też sobie usunąć te urządzenia. Na przykład jak mamy
Mieliśmy stary telefon, a teraz mamy nowy, to można sobie ten stary stąd usunąć. Tutaj mamy do Windowsa 10 i mamy tutaj moje urządzenia, na które się logowałem. Dalej mamy też urządzenia wyświetlone, więc też możemy sobie stosować, jak mamy nowy komputer albo nowy telefon i starego już nie używamy, to możemy sobie do tego usunąć skąd. I mamy jeszcze urządzenia mobilne, Paper, to jak mamy zainstalowaną aplikację Dropbox Paper, bo to jest osobna aplikacja, to one będą tutaj nam wyświetlane. Dalej mamy powiadomienia. To mamy różne powiadomienia, możemy wyłączyć, włączyć powiadomienia na różne tematy, żeby można przejrzeć i powyłączać niepotrzebne nam powiadomienia i połączenia, połączone programy, aplikacje. Czyli jak mamy program, który obsługuje przechowywanie plików na Dropboxie, na przykład Total Commander albo jakiś inny eksplorator plików i mamy sparowane konto z Dropboxem, dzięki temu możemy za jego pomocą przeglądać Dropboxa, to będzie on to wyświetlany. Ja mam tutaj. Możemy też sobie zadać kontakty, żeby nam się synchronizowały też kontakty na telefonie albo na koncie pocztowym. Dropbox sprawdza, czy sprawdzi się najlepiej, gdy współpracujesz z osobami, które znasz. Połączenie tych usług udostępni Dropboxowi takie informacje jak Twoje imię, nazwisko, zdjęcie profilowe oraz osoby, które znasz. Dzięki temu łatwiej Ci będzie znaleźć znajomych i z nimi współpracować. No, tu sobie możemy dodać konto, kontakty z Gmaila, Yahoo, Poczty Yahoo i Outlooka, jak mamy, nie? Kontakty mobilne, czyli możemy sobie synchronizować też kontakty z telefonu, reimportować połączone aplikacje. Ty to o tym mówiłem, nie? Możemy dodać programy, które obsługują Dropboxa i tego. I możemy sobie przeglądać za pomocą tych programów Dropboxa. Ja tutaj mam ES File Explorer, to jest taki eksplorator plików na Androida, z którego korzystam. I mam tam dodane konto Dropboxa, więc tutaj on jest wyświetlany. I mam jeszcze Dropbox for Windows Phone and Tablet. Czyli to jest aplikacja, którą pobrałem sobie z tego sklepu Windowsowego. I tu sobie wyszukałem Dropbox. O, mamy Dropbox Mobile. I to jest właśnie to. No i ta aplikacja Dropbox. Właśnie tak wygląda, ale tu można tylko przeglądać pliki i zdjęcia. Tu nie można chyba wgrywać nic. Można wgrywać chyba, bo tu jest plusik, jest wyszukiwarka, przeglądanie, zarządzanie plikami. No, przepraszam Was, jakiś miałem problem techniczny i wracam do Was, bo miałem problem techniczny. Rozłączył mi się mikrofon, więc skończyliśmy na tej aplikacji, bo tutaj komputerowej, Windowsowej 10. Ja tylko pokażę Wam, jak ona wygląda. DROPX. To jest to. I ona tak widzicie wygląda. Ona jest pobrana z tego sklepu Microsoft Store, Windows Store. Tak macie konto Microsoft, tutaj macie Windowsa 10. To sobie możecie to pobrać. Robloxa też stanął. To jest taki jakby sklep Play, tylko że do Windowsa, nie? To was sobie możecie tu pobrać Dropboxa, zalogować się na tej aplikacji, sobie tutaj tak samo możecie sobie zaznaczyć plik, przejrzeć do niego, pobrać sobie go, o, zmienić nazwę pliku, usunąć, udostępnić offline, udostępnić komuś, zrobić złącze, skopiować linka, zapisać na urządzeniu, czy pobrać na komputer,
Przenieś plik gdzieś indziej, tak, sobie cofniemy teraz do głównego katalogu. Z katalogami możemy zrobić, zmienić nazwę, usunąć, udostępnić folder, skopiować łącze do folderu, przenieść plik i folder gdzieś indziej, szybniej folder albo rozpocząć. No to jest takie fajne funkcje dosyć. Jak sobie to klikniemy, to będzie to w ostatnich, nie tutaj, albo nam się przypnie do głównego katalogu, do tutaj na wierzchu będzie. Teraz mamy dostępne zdjęcia, wszystkie możemy też sobie przeglądać, nie? Jak widzicie, o, możemy sobie tak przewijać strzałkami, lewo, prawo, wydrukować sobie zdjęcie możemy. Skomentować, tak samo dokładnie wysłać mailem, nawet chyba można linka stworzyć, no pobrać na urządzenie, tak szybko wam tylko pokazuję jeszcze tam aplikację, nie? To aplikacja działa tylko na Windows 10. Tu mamy jeszcze, wejdę sobie do plików, mamy menu jeszcze. Takie udostępnianie folderów, tego co jest otwarty, startowanie plików według nazwy od A do Z i od najnowszych do najstarszych. Widok możemy zmienić na listę według zawartości, to tak będzie wyglądało. Tak sobie otworzymy na przykład zdjęcia, to będzie pokazane w ten sposób. Sortowanie, widok, przepraszam, widok i możemy według galerii jeszcze pokazać. W tej aplikacji to będzie tak. Widok listy sobie zrobię, bo to trochę ja tak prezeruję. Możemy przypiąć folder, aby rozpocząć, trzeba się na tej stronie głównej nam się pojawić w tej aplikacji i odświeżyć możemy jeszcze pliki. Tu możemy sobie jeszcze sobie kliknąć i to nie wiem co to robi, więc aha. To jest tryb zaznaczania. Jak sobie to zaznaczymy, to klikniemy, to możemy zaznaczyć więcej plików. I sobie coś innego zrobić. Tu mamy wyszukiwarkę plików i tu mamy jeszcze opcję dodania plików. Utworzyć można folder albo przeszłość plik z komputera. A proszę, ja sobie to zanowuję, bo nie będę nic przesyłać. No i tu jeszcze mamy powiadomienia z naszego Dropboxa, nie? Na dole po lewej stronie i ustawienia. To jest taka, tutaj mamy możliwość konta, możemy stworzyć konto, ustawienia konta, przesyłanie z aparatu, bezpieczeństwo, pamięć podręczna, to sobie warto otworzyć i od czasu do czasu wyczyścić, pamięć podręczną, żeby było zero. I warto też sobie to ustawić rozmiar, ograniczyć, przynajmniej polecam to ustawić 0, żeby nam nie zajmowało niepotrzebne miejsca na komputerze, jakiś tam buffer, tak zwany cache, żeby nie pobierało nam miejsca na dysku. Buffer podglądów zdjęć i muzyki. Ustawienia bezpieczeństwa, pamięci podręcznej. To jest dokładnie to samo co w przeglądarce, więc nie będę wam pokazywał. Więc sobie jak macie ten Windows 10, to sobie możecie pobrać i to tak dodatkowo pokazuję wam. Opinię możemy zrobić, wysłać Dropboxowi. Synchronizować można foldery, wybrać, które mają być synchronizowane, ale dlatego musi być normalny program komputerowy, zwykły. Nie. I mamy jeszcze informacje o nas, tylko po prostu można poczytać o Dropboxie. To tak dodatkowo mam nadzieję, że to się może komuś przyda, bo jak ktoś ma Windows 10, tak jak ja, to sobie może wejść w ten sklep, założyć sobie konto Microsoft. Jak ktoś ma OneDrive, dysk OneDrive, to sobie ma już konto Microsoft. Do tego sklepu się można zalogować i pobrać sobie aplikację Dropbox do Windows na 10. Taką jakby komputerową, ale taką nie tym, co pokazywałem w pierwszym filmie, tylko taką aplikację jeszcze do Windows na 10.
to się nazywa aplikacja uniwersalna. Tak Microsoft sobie to nazwał. Dobrze, a teraz już naprawdę kończę. Już nie przedłużam. W następnej części pokażę Wam aplikację na telefonie z Androidem. Więc do następnej części. Ta następna część pojawi się prawdopodobnie jutro albo za 2 dni. Więc czekajcie na następne części, na następną część. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.